Serdecznie Państwa, audycja, nasze nagranie jest rejestrowane. Jeżeli będą Państwo później chcieli tą kopię, to prześlemy. Poprosiłem się Państwa o spotkanie w związku z COVID-em i już jakby szerszą akcją dotyczącą kolejnej grupy, która w ramach szczepień temu zadaniu się podda. Mam tu na myśli coś, co już nas bezpośrednio dotyczy jako powiat, czyli nasze kołobrzeskie DPS-y i ich pracowników. Pracownicy są kwalifikowani jako tak zwana grupa zerowa i w przypadku DPS-u w Gościnie oni już zostali wyszczepieni. No niestety niewiele, co nad czym nie ukrywam, ubolewam, no, ale jak Państwo wiedzą, szczepienia są dobrowolne. Na 40 pracowników tylko w DPS-ie w Gościnie 12 pracowników poddało się temu szczepieniu, więc jest to około 30%. Jeżeli chodzi o DPS w Łościbórz, tam na 72 pracowników deklarację złożyło dotyczącą zaszczepienia 37 osób, czyli ponad 52%, i to się odbędzie na początku przyszłego tygodnia. Te szczepienia będą odbywały się w Kołobrzeskim Szpitalu Węzłowym. Tam pracownicy dojadą i te szczepienia, tą pierwszą dawkę przyjmą, a później przyjmą dawkę za 3 tygodnie drugą. Jeżeli chodzi natomiast o pracowników PCPR-u, to one również, te osoby podlegają tej grupie i będą szczepieni w przyszłym tygodniu. Na 21 pracowników 17 osób wyraziło chęć zaszczepienia, tylko 4 osoby takiej woli nie wyraziły. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą samych podopiecznych DPS-u, te szczepienia będą odbywały się na miejscu. Przyjedzie specjalny zespół, który dokona tego zaszczepienia i to jest bardzo dobra informacja. W jednym, jak i w drugim DPS-ie 100% naszych pensjonariuszy podjęło decyzję o tym, żeby temu szczepieniu się poddać, co nas, nie ukrywam, bardzo cieszy. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych, bo i takie osoby w DPS-ach funkcjonują, ich opiekunowie prawni złożyli odpowiednie oświadczenie i te osoby również temu szczepieniu zostaną poddane, więc będziemy mieli wyszczepione 100% naszej tutaj populacji, tej funkcjonującej w jednym i w drugim DPS-ie. Te szczepienia, jeżeli chodzi o podopiecznych DPS-y, tak jak powiedziałem, będą się odbywały na miejscu i rozpoczną się od 19 stycznia, zakończą się 22 stycznia, czyli będziemy mieli 100% osób, które przyjmą pierwszą dawkę. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze w międzyczasie chcemy troszeczkę przekazać Państwu informacji dotyczących w ogóle, jak będą wykonywały szczepienia, dlatego że od 25 stycznia rozpoczyna się proces szczepienia kolejnej grupy. Jest to grupa 80+, czyli ludzie w wieku powyżej 80 roku życia. I tu też bardzo ważna informacja, liczy się tak zwana data dzienna. Data dzienna, czyli jeżeli ktoś obchodził 80 urodziny w czerwcu, to nie liczy się rocznie, tylko jest kwalifikowany jako grupa 75+ albo 70+, w zależności od tego, jak to będzie działało, ale nie możemy tutaj traktować to jako daty rocznej, tylko data dzienna, rzeczywista data urodzin. Tak funkcjonuje system komputerowy. Myślę, że tam ma decyzję chyba PESEL i tak to wygląda. Natomiast wcześniej jeszcze odbędzie się duża akcja informacyjna, akcja ulotkowa. Tutaj zaangażowane będą jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Już w najbliższy piątek zostaną rozdystrybuowane na terenie powiatu kołobrzeskiego do każdej siedziby gminy ulotki. Natomiast dostarczeniem ulotek do poszczególnych mieszkańców zajmą się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Najlepiej znające tutaj teren dostaną pakiety. Tutaj pan wojewoda zadeklarował, że każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która weźmie udział w takiej akcji, otrzyma kwotę 5000 zł na swoje potrzeby. Najczęściej będą to potrzeby dotyczące zakupu sprzętu i jest to liczone nie na gminę, tylko na każdą jednostkę biorącą udział w tym akcji. Jednostki OSP są informowane, a od piątku rozpocznie się dystrybucja poprzez PSP tych ulotek. I teraz, proszę Państwa, druga, kolejna bardzo ważna rzecz. Jeżeli powiedzieliśmy, że od 25 rozpoczynamy szczepienie do kolejnej grupy, już nie tej zerowej, no to jest kwestia dotycząca do możliwości dostania się do punktu szczepień. Jak Państwo wiedzą, nie we wszystkich gminach te punkty szczepień funkcjonują. W gminie na przykład Siemyś nie udało się pozyskać żadnego punktu szczepień. I tutaj w przypadku osób, które nie mają możliwości dojazdu, nie mają transportu, mają jakąś grupę inwalidzką, obowiązek dowiezienia takiej osoby do punktu szczepień spoczywa na gminie.
Każda gmina z tego tytułu otrzyma środki i będzie musiała zabezpieczyć transport. Mamy też, proszę Państwa, przypadki osób, które no, nie będą w stanie być przewiezione, bo są na przykład obłożnie chore i przebywają w łóżku. W tym przypadku te szczepienia będą odbywały się na miejscu, gdzie dojedzie lekarz i takie szczepienie w tym momencie wykona. Tutaj w tym przypadku lekarz otrzyma tą stawkę bazową, która wynosi, jak dobrze pamiętam, 62 zł, powiększoną o około 50% do 93 zł w celu dojechania do takiej osoby, którą nie można dowieźć do punktu szczepień. Natomiast co do zasady, gminy, osoby, które nie mają tej możliwości, muszą dowieźć. Z tego tytułu też będą otrzymywały rekompensaty ze strony pana wojewody. Na terenie województwa zachodniopomorskiego został powołany specjalny pełnomocnik pana wojewody. Jest to pani Justyna Łyjak z Urzędu Wojewódzkiego i konsekwencją tego działania jest również powołanie pełnomocnika do spraw szczepień na terenie każdego powiatu. W naszym przypadku jest to pan Marek Tomaszewski, szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Jego numer telefonu to 600-102-121 i on taką koordynację działań na terenie powiatu będzie prowadził, ale ponadto na terenie każdej gminy taki pełnomocnik do spraw szczepień wójta, burmistrza, pani prezydent będzie powołany. W chwili obecnej gromadzimy telefony, osobną tutaj informacją przyślemy Państwu telefonu do pełnomocników tych osób, żeby Państwo tutaj na swoich tutaj mediach mogli to opublikować. Proszę Państwa, to są chyba wszystkie informacje, jeżeli tak patrzę tutaj, szybki przegląd robię po moich kartkach, które chciałem Państwu przekazać. Informacja najważniejsza, DPS-y szczepimy. Przyszły tydzień wszyscy podopieczni, a od 25 rozpoczynamy pierwszą grupę populacyjną 80+, decyduje data dniowa dnia urodzin. Ja mam tyle ze swojej strony. Czy jakieś pytania? Wiadomo, ile osób powyżej 80 roku życia zamieszkuje powiat? Nie mam takich danych. Te osoby będą, jest jedna z trzech form, jeszcze na ten temat w przyszłym tygodniu spotkam się z Państwem i powiem, w jaki sposób dokonać zgłoszenia. Te formy będą opisane w tej akcji ulotkowej. Ja nie mam informacji, ale mogę generalnie spróbować statystycznie to sprawdzić, jak duża jest to populacja tych grupy osób 80+. No i później będziemy schodzili kolejnymi grupami wiekowymi niżej. Natomiast też w przyszłym tygodniu rozpocznie się, jak dobrze pamiętam, szczepienie tak zwanej grupy jedynkowej, czyli to są służby mundurowe, tak? Mamy tu na myśli policję, straż graniczną, straż pożarną, ochotnicze straże pożarne. Te szczepienia będą wykonywane w szpitalu węzłowym, czyli w tym przypadku w szpitalu kołobrzeskim. OK. Jeżeli nie ma, to serdecznie dziękuję. Ja pozwolę sobie, jeżeli już będziemy dokładnie mieli określone, bo to też jest w momencie dopracowane, sposoby dokonywania rejestracji dla poszczególnych grup, no to e-skierowania tak zwane, ale tutaj o ten temat chciałbym dłużej jeszcze z Państwem porozmawiać, to poproszę Państwa o kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu i dokładnie sobie pokażemy i omówimy, w jaki sposób się rejestrować. To jest szczególnie istotne dla osób starszych, które mogą na przykład no, nie mieć dostępu do internetu. Bardzo dziękuję za spotkanie, kłaniam się, do widzenia. Dziękuję bardzo.